Witam, witam serdecznie moi drodzy. Wtorek. Godziny już obiadowe, czyli popołudniowe. No nie takie popołudnie, wczesne popołudnie powiedzmy. Ja od rana dzisiaj w ferorze walki z wiatrakami i nie z wiatrakami. No różnie. Nie, dzisiaj po prostu mam tyle na głowie, że. Znaczy tyle w głowie, tych pomysłów tak mi przyszło strasznie dużo i nie wiem, za co pierwsze się złapać, bo tu mi się coś podoba, tam mi się coś podoba, tu kupiłam płótna, zaczęłam już te obrazy. No i właściwie powinnam już je malować farbami, ale jeszcze coś mnie wstrzymuje, nie wiem co. Na Instagramie jest zdjęcie już kobiety w makach, szkic ołówkowy. A ja dzisiaj jeszcze pojechałam na miasto, bo trzeba było załatwić jakiś tam papierek znowu do urzędu. Więc wybrałam się też, no tak, na te sklepiki, które tam mam po drodze i kupiłam sobie znowu parę rzeczy. Oczywiście większość po to, żeby coś z tym zrobić, przerobić, ubrać. Ciuchów ostatnio mało kupuję, bo mam już taki stos. Ostatnio zaczęłam je przebierać. Dużo rzeczy jest do wydania, ale one są rozmiar M. Może kiedyś pokażę, bo nie chciałabym tego wyrzucać. Albo gdzieś wydam, albo sprzedam, albo oddam. Nie mam pojęcia. No ale muszę to gdzieś upłynnić. Jedną z takich rzeczy, które. Już nie noszę, a jest ciekawa i jeszcze ją będę kończyć, bo chyba kieszonki jeszcze będę przerabiać. Mamy taką bluzę jeansową. Właściwie kamizelkę, nie bluzę, z kapturem. To jest z marki Zara. Taka kamizelka. Ja dzisiaj dostałam amoku na prasowanki. Zaczęłam prasować, naprasowywać wzory i to jest wzór, który naprasowałam na tą kurteczkę. To jest ten sam anioł, który był na pudełku, który robiłam ostatnio. Jest na plecach i stwierdziłam, że tu coś jeszcze na przód, jeszcze takiego pop-artowego muszę zrobić. Nie wiem, co to jeszcze będzie, ale coś tam wymyślę. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, mój podkoszulek. Wycięłam tutaj ten ściągacz, który był tak blisko szyi, zrobiłam taką luźniejszą i naprasowałam model Vogue. Nie wiem, czy to będzie widać. I tutaj jest taka ardekowska dama. I do tego dzisiaj powiem Wam, że spasowała mi bardzo spódniczka, moja szyfonowa. I mam taki zestaw. Rękawki też obcięłam, bo były takie długie, brzydkie, nie wiadomo jakie, czy to krótkie, czy to długie. I tak sobie dzisiaj chodzę w takim poszarpanym podkoszulku. A co? Jeszcze bym się jakieś perły może przydały, albo coś do jakichś dzisiaj kolczyków nie założyłam. Nie, Karli, ty dzisiaj nie wskakujesz tu, musisz poczekać. Co kupiłam? Jako, że zbliżają się moje urodziny, a widziałam to na wystawie. Kupiłam sobie taki kubeczek. Królowe rodzą się tylko w sierpniu i rządzą cały rok. Fajne, nie? Były oczywiście jeszcze różne inne miesiące. Ja jestem sierpniowa lwica, więc ten kubek mi bardzo spasował i stwierdziłam, że sobie taki kupię. Jeszcze było królowie dla panów. Niebieskie są dla panów królów, a dla pań są różowe królowe. Także taki kubeczek sobie sprawiłam na moje przyszłe, znaczy się niedługo będące urodziny. Kupiłam obrazek pana Żydka z pieniążkami. A, to jest taka reprodukcja. Coś takiego. Mówią, że przynosi pieniądze do domu, bogactwo się trzyma i w ogóle. Nie wiem. Zobaczymy. I tak, i kupiłam dwie deseczki drewniane, jedną mniejszą, drugą większą. Te deseczki są po to, by je zamalować, namalować coś fajnego, jeszcze nie wiem co. Pewnie jakieś kwiatuszki albo jakieś motywy ludowe.
Wzięłam na próbę. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. I coś jeszcze. I wzięłam takie paski. Te paski wzięłam dlatego, że były tanie, a te motywy są łatwe do odprucia i można na przykład na taką kurtkę dać coś, taki motyw, na przykład takiego ptaka, odpruć i dać tutaj na tą jeansową kurteczkę. Ja to źle trzymam. O. Wiecie, taki emblemant w pasmanterii kosztuje od 7 do 10 zł, a tutaj kupiłam cały pasek za 3 zł. No, dla mnie też jest dobry. Właściwie mogłabym go zostawić sobie i tak, ale nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Może sobie coś innego tutaj zamontuję, a te emblematy odmontuję. O, nawet taki sygnowany jest. Nie, to tylko jest rozmiarówka. I kupiłam dwa takie. No, tu też jest to samo jest. Tutaj mam, widzicie, nawet cena jest 3 zł. I kupiłam sobie jeszcze taki, ponieważ mam moją cudowną sukienkę, którą bardzo lubię, ale jest taka w formie takiej paróweczki i przydałby się jej pasek, to kupiłam taki sam pasek jak ta sukienka brokatowa moja. Też go kupiłam za 3 zł. On jest taki pleciony, ja nie wiem, czy to jest ręczny, chyba ręczna robota. Jak makramy, to jest coś takiego. Właściwie można by się pokusić, żeby zrobić z tego jakąś fajną makramę. No, na razie jest to pasek z takimi frędzelkami. Kupiłam sobie szary i kupiłam sobie czarny. O. Za 3 zł? Gdzie kupimy pasek za 3 zł? No i moje drogie panie, zobaczcie, jakie tutaj mam kolekcje. Pa, pa. Trzy kurki. Szara, różowa i biała. One są porcelanowe. Patrzcie, jakie słodziaśne. No, takie wielkie, takie kwoczki. Super są, nie? O. My jesteśmy kurki trzy, kurki trzy. Sport, muzyka oraz gry to my. Pamiętacie ten program? Jak on się nazywał? Coś z jarmarkami chyba. Tam trzech panów prowadziło. Nie pamiętam nazwisk. Na pewno pamiętacie. No i cóż. No i się zawiesiłam. No ale nie, dobra, już mam. Kupiłam sobie dwie rzeczy w szperaczku. Jednym z moich ulubionych, który polecam wam bardzo, bo tam są bardzo fajne, ciekawe rzeczy i niedrogie. Na ulicy Bytomskiej. Przy Lombardzie kupiłam sobie bluzę w kwiatki. Patrzcie, jaka złodziaśna. No przepiękna jest. No nie mogłam koło niej obejść. Za całe 8 zł. Nie ma metki, nie wiem co to jest. Co tu gdzieś z boku jest jakaś. Z Shein'a. Z Shein'a. To i z drugą też z Shein'a. Bardzo fajną bluzeczkę. Z takim dekoldzikiem. Ona jest taka satynowo-jedwabna, bym powiedziała, luźna, ale co mnie urzekło, to rękawy, bo rękawy są pufki, lubię pufki i do tego są ściągane na mankietach, więc wyglądają jak takie, wiecie, weneckie królowe, bym powiedziała. I ten dekoldzik jest taki luźny, też jest Shein'a, też kosztowała mnie 8 zł. No jest fantastyczna i też mi pasuje do dzisiejszej spódniczki. Jak będę miała jakąś wenę twórczą na ciuszki, to wam się pokażę w jakiejś stylówce, w tej bluzeczce, jak to wygląda na figurze. Także bardzo się cieszę. Już tam za dużo nie oglądałam, bo już wiedziałam, że już mnie bierze bakcyl i trzeba szybko uciekać. No, także to są dzisiejsze moje... Coś gwizda? Może na pieska ktoś ma gwizdek? No, nie wiem, czy słyszycie gwizdanie za moim oknem. No i tak sobie dzisiaj właśnie
Pozwoliłam na takie zakupy, trochę rękodzielnicze, trochę fanaberyjne, jak te ciuszki, ale nie, ale bluza jest fantastyczna. Także no, bardzo lubię. Teraz myślę, czy coś mam do tego, co pasuje. Przydałyby się jakieś różowe, albo zielone, albo niebieskie spodnie takie, albo spódnica. Czy może być też czarna? No, denerwuje mnie ten gwizdek. Ale co zrobić? I tyle. No, no także dzisiaj sobie tak pozwoliłam. Oczywiście to nie są jakieś wysokich lotów, zakupy, jakieś drogie. Ja tak nie przepadam za zakupami w jakichś sieciówkach, gdzie wszystko kosztuje jakieś grube setki, a właściwie jakość marna. Nie wiem, co się dzieje z tymi sklepami sieciowymi, że tak ciężko kupić coś fajnego. Bo ostatnia moja mój filmik z przymierzalni z jednej z marketów, one były niedoszyte, niedopracowane, niekomfortowe, materiały były sztuczne, ropopochodne. I ciężko jest teraz kupić coś naprawdę fajnego i wygodnego, nowego. Nie wiem, może się mylę, może za mało chodzę, może macie jakąś większą wiedzę na ten temat, jeżeli chodzicie na zakupy ciuszkowe. Ja tam ostatnio to tak słabo, słabo. No widzicie, sobie przerabiam jakieś stare koszulki, bo to mnie bardziej kręci niż pójście do sklepu. Nie, tak, o, tak, o, tak troszkę ją bardziej widać. No, także dzisiaj tak jakby z taką reklamą, nie? Z czasopisma. No, no i tyle, kochani. No mam ten humor taki troszkę poprawiony ostatnio. Widzę, że was to też ucieszyło, że jestem w lepszym nastroju. No jestem, bo poszłam między ludzi, coś się dobrego podziało. Ktoś docenił moją pracę i to jest takie motywujące, także no super. I nie wiem, ile mi ten haj taki malarski jeszcze potrzyma. Ale mam nadzieję, że jak najdłużej, żeby nie wpadać znowu te depresyjne nastroje, które są mocno, mocno komplikujące mi funkcjonowanie i w ogóle życie. No, także oby jak najdłużej w dobrym humorze. Także kochani, życzę wam miłego popołudnia, bawcie się dobrze, kombinujcie, twórzcie, róbcie. Co tam wam w duszy gra? Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.